Kuracjanizm to jedno z pojęć, co do których tak naprawdę nikt nie wie, czym są. Nurt filozoficzny albo po prostu filozofia to na pewno nie jest, bo to tak, jakby powiedzieć, że samochód, który zostawisz na deszczu z otwartym oknem, to łódź podwodna. Nie jest to też motyw literacki, bo do tego musiałby się regularnie powtarzać w literaturze, a ponieważ nie wiadomo, co to jest, to nie ma za bardzo, jak tego regularnie powtórzyć. Znaczy da się, ale tylko parę razy, i to w sumie nie wiadomo, czy nie przypadkiem. Nie jest to też na pewno stylizacja utworu, bo po prostu nie. Choracy na tym polu się jakoś specjalnie nigdy nie wyróżniał. Wydaje mi się, że powiedziałeś już swoje. O! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Do mnie też nie. I w praktyce każdy ma jakąś swoją definicję tego pojęcia, która jest równie konkretna, co wypowiedź boksera po 30 latach kariery sportowej. Fajnie się czuję. Nawet dzisiaj mógłbym już zatańczyć, nie? Mhm. To, ale poczekajmy do jutra. W zależności od tego, jaka nauczycielka, jaki podręcznik, albo jaki film na YouTube ci się wylosuje, to może to na przykład być postawa literacka albo moje ulubione, czyli zespół tendencji w literaturze. <grym> W porównaniu z tymi określeniami, Twoja wypowiedź argumentacyjna na temat lalki jest takim konkretem, że można nim palić w piecu jak węglem kamiennym. Nie zmienia to jednak faktu, że o ile nikt nie będzie studiował albo uczył na podstawie Twoich wypocin na temat rozterek Wokulskiego, który w Twojej wersji lektury był piekarzem i alkoholikiem, bo w stresie pomyliłeś go sobie z wujkiem, który odwiedził Was na tydzień przed maturą na obiedzie, no to choracjanizm w szkole przerabia każdy. I każdy musi żyć ze świadomością, że może nadejść taki dzień. Albo jakaś taka po prostu chwila. Taka chwila, że nagle podejdzie do ciebie kolega, albo koleżanka, albo nauczycielka i zapyta cię o to, co sądzisz o haracjanizmie i co to takiego. Przygotujmy się więc wspólnie na ten niezwykle ważny moment w twoim życiu. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No, nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Jeszcze raz zacznę od takiego uzmysłowienia Ci, że nic, co zaraz usłyszysz, nie ma sensu, bo nie powinno go mieć i nie możemy mieć na tym polu żadnych kompleksów. Horacjanizm to jest jakiś taki dziwny eksperyment myślowy. Tyle. A co no? Do materiału o twórczości choracego i właśnie o Horacjanizmie podchodziłem chyba ze cztery razy. I za każdym razem, po analizie kilku różnych źródeł, na przykład kilku podręczników, albo jakiegoś artykułu naukowego, no to też mi się zdarza, odpuszczałem, bo stwierdzałem, że mnie po prostu to intelektualnie przerosło. Mission failed. We'll get him next time. W pewnym momencie stwierdziłem jednak, że to niemożliwe, no bo jakim cudem nagrywam na przykład 40-minutowy materiał o antyku judeo-chrześcijańskim. Disuję każdą epokę literacką, niektóre nawet po kilka razy, a nie jestem w stanie zrozumieć o co chodzi w jakimś pojedynczym nurcie, który w samym tylko antyku nie stanowi w sumie jakiegoś ważnego zagadnienia. No i wreszcie doszło do mnie, że horacjanizm to jest sklejka kilku randomowych stwierdzeń i założeń zbudowanych w oparciu o przede wszystkim cytaty. Zrozumiałem, że moment, w którym dochodziło do mnie, że to nie może być aż tak debilne, że po prostu ktoś uznał, że horacjanizm to punkt wspólny epikureizmu i stoicyzmu i właśnie kilka cytatów i stwierdza, że no dobra, teraz porada cesa, to właśnie to był ten moment, w którym dochodziłem do sedna całej sprawy. Nie dopuszczałem do wiadomości, czy w ogóle nie rozważałem takiej możliwości, że to tyle, że więcej tutaj nic nie ma. Niech ten materiał będzie więc dla Ciebie taką cenną lekcją na resztę życia, że bardzo często, jeśli coś wydaje Ci się tak debilne, że aż nie może być prawdziwe, to właśnie jest dokładnie tak debilne, jak Ci się wydaje i prawdziwe niestety też jest. I może to jest właśnie najważniejsza lekcja, jaką ma dla nas szkolny choracy. Mocne, mocne. No i... Najprostsza definicja choracjanizmu to po prostu stwierdzenie, że jest to jakaś próba naśladowania twórczości Horacego, no i inspirowania się wnioskami, które płyną z jego no właśnie dzieł. No i tak na początek to w sumie dość okej okay definicja, ale problem pojawia się, kiedy dochodzimy do wniosku, że styl choracego niespecjalnie się w jakikolwiek sposób wyróżnia. <laughs> Bo w podręczniku znajdziemy na przykład y, takie cechy poezji Horacego, jak wewnętrzna spójność utworu literackiego albo zdolność do panowania nad emocjami czytelników. Mhm. 99,9% utworów literackich jest wewnętrznie spójna. Instrukcja obsługi czajnika jest wewnętrznie spójna, podobnie jak moje wypracowanie z podstawówki pod tytułem Wiewiórka Julka, opowiadające o wiewiórce, która dosłownie po prostu je orzeszka. W liryce też mamy mnóstwo spójnych utworów. Biblijne psalmy są ze sobą wewnętrznie spójne. Średniowieczne pieśni, romantyczne ballady, wszystkie te utwory, na czele właśnie z Wiewiórką Julką, są albo stworzone w nurcie horacjanizmu albo ktoś tu uprawia mega dziwny szkolny bullshityzm. To w sumie tak jak horacjanizm może być bardzo ciekawy nurt filozoficzny. Mm. Mm. Okay. No i ta druga cecha, czyli zdolność panowania nad emocjami czytelnika w literaturze, to też zabieg stary jak sama literatura. Iliada na przykład ma sprawić, że pojedynek Achillesa z Hektorem, czytasz śledząc go jak jakąś tiktokową dramę albo loterię 7 out. Hymny i ody mają dać ci ciary, a tren ma cię zdołować. Panowanie czy próba wpływania na emocje czytelników to nie jest nic wyjątkowego. Na pewno nic, co odróżniałoby horacjanizm od reszty literatury. No więc idźmy dalej, bo horacjanizm to też podobno, zdaniem wielu opracowań, zamysł opierania się na wzorcach poezji greckiej, wierne odtwarzanie rzeczywistości i dążenie do prostoty formy. Mm -hmm. No i właśnie, zacznijmy od tych wzorców greckich. Znowu, połowa literatury to robi, a po drugie, jeśli odwołuje się do antyku greckiego i właśnie robi to ktoś inny, to czemu nie jest to po prostu odwoływanie się do wzorców greckich? Jeśli Horacy odwołuje się do wzorców greckich i ktoś inny też odwołuje się do wzorców greckich, to dlaczego nie jest to po prostu odwoływanie się do wzorców greckich, tylko Horacjanizm? Bo jeśli argument za tym jest taki, że Horacy też to robi, no to robi to też Kochanowski i Shakespeare. I każdy szanujący się wykształcony człowiek przez zdecydowaną większość historii i literatury. No i tym sposobem mamy z głowy ten pierwszy rodzaj horacjanizmu. Ten związany przede wszystkim ze stylem, związany z pomysłem na dzieło, albo jak powiedziałaby osoba mająca IQ porównywalne z przeciętną szafką nocną lub wyższe z niczym. Wydaje mi się, że powiedziałeś już swoje. Druga definicja to już fikołek intelektualny w pełnej rozciągłości, bo mówi, że Horacjanizm to postawa literacka, czyli autora dzieła, albo filozoficzna, w sensie tego, co wyrażają utwory tworzone właśnie w duchu Horacjańskim. Zgodnie z takim założeniem, Horacjanizm łączy w sobie założenia dwóch starożytnych filozofii, o których już w sumie y, troszeczkę powiedziałem, to znaczy stoicyzmu i epikureizmu. Kluczowe jest w tym rozumieniu pojęcie złotego środka i procesu dążenia do osiągnięcia właśnie złotego środka. Oznacza to unikanie zachowań skrajnych, opanowanie, nie poddawanie się silnym namiętnościom. To wszystko składowe, jak twierdzi podręcznik, choracjanizmu. Czyli sytuacja wygląda tak, że mamy dwa najpotężniejsze sposoby i właśnie nurty postrzegania rzeczywistości przez antycznych filozofów: epikureizm i stoicyzm. Mamy autora, który wyrasta przesiąknięty tymi koncepcjami i tak powstaje właśnie postawa choracjańska. Żeby zrozumieć to, co stanie się zaraz, teraz krótkie i właśnie bardzo proste przypomnienie, dzięki któremu filozofię tę ogarnie nawet twoja kuchenka mikrofalowa, jeśli puścisz jej ten materiał. Epikureizm to filozofia, której fundamentem jest poszukiwanie przyjemności i unikanie cierpienia. Epikur i właśnie jego, powiedzmy, wyznawcy, czy myśliciele. Epikurejczycy wierzą, że szczęście wynika z osiągania przyjemności i jednoczesnego unikania bólu. Przyjemność nie oznacza dla epikura przyjemności takiej fizycznej, na przykład jak zjesz lody, które ci smakują, ale przede wszystkim chodzi o spokój ducha i umysłu, który epikur wyprowadza z założenia, że musimy z życia korzystać, póki je mamy. Czyli taki typowy epikurejczyk naraz wie, że życie mu się kończy, ale w sumie nie jest to dla niego problemem. To jest wartość dodana do każdej chwili, którą chce przeżyć na 100%. Stoicy z kolei wierzą, znowu w gigantycznym uproszczeniu, ale takim, na które pozwala sobie na przykład podręcznik albo twoja nauczycielka, no właśnie, wierzą, że ludzie powinni dążyć do doskonałości moralnej i doskonałości ducha, dystansując się od spraw doczesnych. Jak to zrobić? No, według stoików główną taką ideą yy, dążenia, czy wartą dążenia, jest akceptacja rzeczy, na które nie mamy wpływu, i skoncentrowaniem się na tym, co w jaki sposób możemy zmieniać. Pełna akceptacja na przykład swoich ograniczeń, porażek, strat i rozwój duchowy, to jest taki modelowy, stoicki sigma. znaczy, on właśnie za tym podąża. Żeby lepiej poznać tę filozofię, polecam Ci mój materiał o epoce antyk nie ma sensu. Naprawdę spoko. To jest mój pierwszy materiał, gdzie omawiam epoki i lubię do niego sam wracać. W literacki gatunek, rodzaj, czy co tam innego weźmiesz sobie, to da radę go pokazać w antyku. Pieśni, wiersze, dramaty, opowieści, hymny, wszystko się tu zaczęło i jakby krop. Horacy weźmie ze stoicyzmu konieczność takiego Generalnego wychilowania. Będzie promował zachowanie dystansu wobec tego, co nieprzewidywalne i przypominał o tym, że tak jak uczeń na maturze, nie możesz mieć wpływu na to, co ci się wylosuje. No i że nie ma sensu walczyć z losem, kiedy podaje ci na ostatnim z 15 egzaminów, na maturze ustnej, pytanie czy prośbę o to, żebyś omówił teraz biografię wszystkich bohaterów trylogii Lysiękiewicza i zestawił ją z Bogu rodzicom, ale używając tylko spółgłosu. Tak się po prostu wylosowało. Jeden z bardziej optymistycznych i motywujących momentów, jaki może spotkać młodego człowieka w szkole, to czytanie utworów Horacego, w których y, właśnie zawierają się takie mądrości. I tutaj cytat: Prochem jesteśmy i cieniem, albo śmierć kresem ostatnim i wszystkiego jest. Także utwory Horacego, czerpiąc właśnie z filozofii Greków, gardzą dobrami doczesnymi i podkreślają tę nietrwałość świata, którą trzeba zaakceptować, ale od której trzeba się też zdystansować, właśnie, żeby nie zostać nią sparaliżowany. Tutaj widzimy właśnie ten epikureizm, wyrażony przede wszystkim w utworach Horacego filozofią, którą sprowadzić można do klasycznego powiedzenia, chwytaj dzień i korzystaj z życia. Horacy pisze na przykład, że carpe diem, kłam, coś tam, coś tam, coś tam, czyli właśnie chwytaj dzień i nie ufaj y, przyszłości. Wszyscy umrzemy, cały ten vibe właśnie epikura, czyli ludzi, którzy nie ogarniają, że jak już się raz wyszło z rzeki, to nie można wejść do niej, to znaczy da się do niej wejść, ale ona już nie będzie taka sama, tylko będzie inna. Czyli, że nie da się wejść dwa razy do tej samej

Takie. I tutaj ciekawa sprawa, bo część opracowań próbuje tak nieśmiało, jak klasa, która stara się przyłożyć sprawdzian, zasugerować, że cechą charakterystyczną Horacjanizmu jest idea złotego środka, czyli balansowania pomiędzy pracą, rozwojem, nauką, a świadomością, że wszystko na, tak na koniec dnia nie ma żadnego sensu. I to byłoby spoko. Może nawet da się tak na takim mega basic logicznym poziomie to uzasadnić, że jest coś pomiędzy stoicyzmem a epikureizmem, i może to by nawet mógł być właśnie Horacjanizm. Problem jest jednak taki, że idea złotego złotego środka jest nieodłączną częścią filozofii stojskiej, czyli właśnie jednej z tych dwóch, które ze sobą porównujemy. No i jakby tego było mało, mamy też osobę tysiąc albo, nie wiem, 100 milionów tysięcy razy ważniejszą dla filozofii, czyli Arystotelesa, który jak się wydaje zaklepał już sobie wątki związane ze złotym środkiem, bo zbudował wokół tego mnóstwo założeń, jak na przykład jego słynny dowód mówiący, że tylko działanie zgodne z własnym rozumem może prowadzić do szczęścia, ponieważ tylko działanie rozumne jest filarem właśnie takiego prawdziwego, Życia. I to jest ten złoty środek. A już było dobrze! A już było dobrze! No i w sumie do tej pory nie opisałem nic nowego, nic odkrywczego, ani jakkolwiek powiedzmy ekskluzywnego dla Horacego względem generalnie twórczości antyku. Ale teraz to się zmieni. Okay, let's go. Bo Horacy sporo czasu poświęca też swojej twórczości na zagadnienia związane z rolą sztuki i artysty. No i takiej relacji dzieło-artysta. Wynika to bezpośrednio z jego sytuacji życiowej, bo Horacy był w układzie tak zwanego mecenatu, czyli jako wykształcony twórca, autor, był utrzymywany przez polityków i biznesmenów, biznesmenów rzymskich, korzystając z takiego antycznego patronajta. Miał więc sporo czasu, żeby rozkminiać rolę sztuki i tworzenia dzieła, bo był to dosłownie cały cel jego życia. No może poza jedzeniem winogronka na fotelu, czy tam ławie, czy jak ktoś tam nazywa, że tak się leży, znaczy Trochę leży, trochę siedzi i się je winogrono. W każdym razie wnioski, do jakich doszedł na temat tej twórczości, są takie, że mimo, że jak sam uważa, czas płynie nieubłaganie, każdy człowiek w trakcie życia jest tylko tymczasową formą pomiędzy dwoma stanami bycia prochem, to właśnie sztuka daje artyście nieśmiertelność, a dzieła kultury pozwalają na wlanie w nie duszy i utrwalenie jej na wieki. Nice. Jeśli znasz cokolwiek z choracego, to pewnie jest to cytat: Wzniosłem pomnik trwalszy niż ze spiżu. I właśnie o to chodzi w tym cytacie, to znaczy o to, że artyści tworząc teksty, budują sobie pomniki, które utrwala dyskutowanie o nich, publikowanie ich, udostępnianie ich dalej, no takie kontynuowanie ich myśli, mówiąc w skrócie. Exegi Monumentum jest kulturowo tak mocno osadzone, że możesz spotkać się zarówno w rozmowie z rodziną Krasza, którego mama prowadzi kancelarię adwokacką, a tata jest prezydentem jakiegoś kraju, jak i na przykład słuchając jakiegoś kawałka raperskiego, czy rapowego, w którym połowa słów to różne określenia na policję i straż miejską, ale i tak jest tam wątek egzegii monumentum, czyli, że sztuka to jest taki pomnik artysty. No, czyli w tym kontekście Horacy zrobił w sumie dobrą robotę. No i w tym samym wątku jest też inny cytat, też właśnie z pieśni Horacego. Nie wszystek umrę. I to też jest oczywiście metafora, tak jak z tym pomnikiem, bo Horacy, jak się pewnie domyślasz, około 2000 lat temu jednak Wszystek umarł. No, czyli kłamał. How dare you! No, ale mimo tego, że jest to trochę skam, to chodzi o to, że nawet po śmierci poeta będzie sławny, gdyż będzie żyła jego poezja. Gdybym miał cokolwiek z Horacego wyciągnąć, żeby to serio analizować i żeby była z tego jakakolwiek korzyść, żeby to jakoś wykorzystać, żeby to było ciekawe, no to właśnie tą koncepcję artysty, yy, który szuka nieśmiertelności w swoich w dziełach, wierząc, że ich tworzenie to jest taki wyjątkowy proces, dający nieśmiertelność i w ogóle będący w jakiś sposób magiczny. Z takich już w sumie bardziej ciekawostek, to inna pieśń Horacego zawiera taki motyw, albo topos, albo po prostu temat, jakim jest ojczyzna, w jego przypadku starożytny Rzym, który Horacy przedstawia jako okręt, którego nie da się zatopić. Poeta chciał wyrazić podziw dla potęgi swojej ojczyzny i mu się to udało. Jednocześnie udało mu się też stworzyć jeden z pierwszych takich w sumie tekstów propagandowych, jakby nie które ktoś mógłby wziąć, przeczytać i poczuć się bardziej obywatelem Rzymu niż jeszcze przed momentem, zanim ten tekst przeczytał. Takie koncepcje wykorzysta później na przykład Piotr Skarga, tłumacząc szlachcie Rzeczypospolitej, że okrętem nie jest starożytny Rzym, ale pospolita. Co ciekawe, historia uczy nas, że jeśli jesteś artystą, który porównuje swój kraj do okrętu, to albo zaraz najadą ci barbarzyńcy i zniszczą twoje imperium, albo sąsiedzi zrobią ci trzy rozbiory w przeciągu kilku lat i znikniesz z mapy na ponad 100 lat. także pilnuj się... I pod żadnym pozorem nie próbuj na maturze, ani na sprawdzianie, ani nawet w myślach porównywać naszej Polski do okrętu, bo nie wyjdzie z tego nic dobrego. Najpopularniejsi twórcy, którzy wezmą koncepcje zawarte u Horacego i w sumie w setkach innych utworów, jak już ustaliliśmy, praktycznie w całym antyku, ale nazwane po Horazem i wykorzystają je dalej, to Jan Kochanowski i, no właśnie, ten Piotr Skarga. Warto tutaj zauważyć, do czego serio przydatna jest nauka o choradzem i do czego naprawdę cię przygotuje. Horacjanizm przygotuje cię do życia. Życia, w którym totalny bullshit, zbitka różnych randomowych rzeczy, urasta do rangi czegoś, co musisz doceniać, szanować i lubić. Ale też nie ukrywam, że koncepcja utrwalania duszy artysty w dziele jest dość kusząca. Nawet dla mnie, jako takiego powiedzmy jedna. 15 youtubera. I jest to też może coś, na co warto poświęcić z 15 sekund życia i powiązać to z Horacem. W sumie zadałbym na przykład pytanie, czy ta koncepcja może w ogóle być jakkolwiek aktualna dziś, czyli w czasach, gdy chat GPT w 15 sekund jest w stanie wygenerować więcej tekstów kultury niż cała ludzkość wcześniej, przed tymi 15 sekundami, albo stworzyć jakiś tekst filozoficzny będący miksem dosłownie każdej myśli i koncepcji, jaką stworzyliśmy, czyli przyćmić w tym kontekście choracego. I to jest w sumie chyba. Dobre pytanie. I właśnie dlatego nie ma co się na nim skupiać, tylko trzeba powtarzać, jak każde z 1419 tysięcy trylionów opracowań, że Horacjanizm to połączenie epikureizmu i stoicyzmu, uprawiając przy tym intelektualną wersję robienia Bigosu. <muzyka> Mam nadzieję na koniec tego materiału, że chociaż odrobinkę ci to ułatwiłem i ośmieliłem cię w tym, żeby po prostu zacząć uprawiać w tym kontekście bullshit. Na sam koniec muszę krótko zahaczyć o kwestię techniczną, która, jeśli jesteś w szkole, na 100% będzie cię prześladować. Bo Horacy korzystał z pieśni i jest dobrym przykładem klasycznego autora korzystającego z klasycznego gatunku. Pieśń. I właśnie taka pieśń, y, ta używana przez Horacego, to gatunek literacki, w którym da się połączyć elementy liryki, na przykład wiersza, czyli właśnie, że tekst jest wierszowany w sensie, z obecnością muzyki i tańca. Czyli można powiedzieć, że to jest utwór do czytania, ale można też go zaśpiewać, na przykład w trakcie jedzenia winogron, albo nie wiem, biczowania starożytnych niewolników. Nice. Klasyczna pieśń stanowi wyraz emocji, uczuć i jest refleksją artysty. I co ciekawe, zdaniem całkiem sporej liczby opracowań, pierwszym autorem, który świadomie stosuje pieśń i tworzy w sumie te zasady, które właśnie wymieniłem, czy jego zastosowanie, to jest właśnie Horacy. I tego po prostu nie udało mi się zidentyfikować, no ale jak chcesz zabłysnąć przed nauczycielką, to możesz to uwzględnić. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. <laughs> nie no, serio, mam do Ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.